Kolejni goście w naszym studiu, dyrektor programowa Polskiego Radia Rzeszów, Edyta Klugwisz. Dzień dobry, witam. I burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, pan Bogusław Kmieć, witam. Witam, dobry wieczór. Pytanie może być tylko proste, jedno, jak było? Było rewelacyjnie. I co, znowu się udało? Znowu się udało, świetna zabawa, znakomici artyści. Znakomita publiczność, która rozgrzała nam tutaj atmosferę. Dokładnie. Publiczność się zawsze dobrze bawi w Sędziszowie Małopolskim, a tym razem to było... Wyjątkowo. Bawią się do teraz. Bawią się do teraz, będą się bawić do drugiej nocy. Słuchajcie, po raz pierwszy mamy gwiazdy zagraniczne. Właśnie, trochę się obawiałem, jak publiczność przyjmie te gwiazdy, chociaż to są uznane utwory. Jak przyszła w nocy do mnie setlista, jak zobaczyłem te hity, pomyślałem sobie hit by hit, będzie dobrze. No rzeczywiście, to zespoły, które święciły triumfy w latach 70., 80., więc to najmłodsze pokolenie być może z początku po samej nazwie nie do końca kojarzyło, ale już jak usłyszeli te przeboje, które staraliśmy się też promować w mediach społecznościowych, o Alice albo tutaj rock'n'rollowe, Electric Light Orchestra, to ci będą, a to ten zespół będzie, nie wierzę. Z niedowierzaniem trochę podchodzili. Tak, dokładnie, jeszcze mieliśmy mnóstwo telefonów. Czy to prawdą jest, że będą elektrycy? No i tak, prawda. A Smokey też? Tak. Więc naprawdę wielkie niedowierzanie, że w tak niedużym w sumie mieście mogą pojawić się takie topowe zespoły, światowe zespoły. Czyli Jurku, miałeś nosa, jednym słowem. No to nie ukrywajmy, bardzo, że to też trochę twój pomysł i dzięki twojej współpracy. No tak, bo mnie się ciągle wydaje, że jednak te utwory z lat 70., 60., czy nawet 80. i 90., te wielkie hity, to one jednak przetrwają tę próbę czasu. Wyjąłeś mi to z ust, no właśnie, że to... I przetrwają tę próbę czasu i właśnie, że ludzie tych utworów słuchają. Zresztą Filtu przed chwilą powiedział, że zaskoczyło go to, że było bardzo dużo młodych ludzi przed sceną. Ale ci młodzi ludzie właśnie bawili się przy tych utworach. Nawet jak nie znali, nawet jak nie ze słyszenia, tak, jak nie znali tych przebojów, to jednak słuchali. To było widać. A słuchajcie, jak oceniacie taki eksperyment, że pomieszaliśmy? Bo to tak, była Walentyna Masłowska w koncercie dla Ukrainy, Sarah James, potem Smokey, potem znowu coś dla młodzieży, czyli Dawid Kwiatkowski i na finał właśnie Phil Bates i Electric. Znaczy dla mnie idealne taki mixt, który praktycznie docierał do każdej publiczności w każdym wieku. Ani przez chwilę nikt się nie mógł tutaj nudzić. Nikt się nie nudził. Poza tym, tak jak wspomniałam już wcześniej, graliśmy zarówno dla młodego pokolenia, średniego, jak i tego najstarszego. I taka wymiana też przed sceną następowała. Były rodziny z dziećmi, potem się zrobiło późno, wracali sami, dzieci poszły spać. Także ten miks chyba się sprawdził. Myślę, że to jest linia, którą powinniśmy kontynuować w przyszłych latach tutaj w Sędziszowie Małopolskim, w tym pięknym mieście, niedaleko Rzeszowa, gdzie można przyjechać, spokojnie zaparkować samochód. Lub pociągiem dojechać. Lub to jest pociągiem. 700 metrów od dworca kolejowego w Sędziszowie Małopolskim. Więc... Panie burmistrzu, to pani dyrektor, to jakie marzenia na rok przyszły, jeśli chodzi o artystów? No nie, rozpędzamy się, nie zatrzymujemy. No rozpędzamy się, jak już rozpędziliśmy ten pociąg w taki trochę już pendolino trochu, no to nie możemy się zatrzymać. Słuchajcie, ale z roku na rok te koncerty są coraz dłuższe. Dzisiaj to chyba już był taki limit czasu maksymalny. No tak, ale budujemy piękną, gigantyczną scenę, bo proszę zobaczyć chociażby na Facebooku, na stronie internetowej. Scena, która co roku jest inna i co roku zachwyca. Tak, proszę zobaczyć na stronie internetowej Polskiego Radia, na Facebooku, wszędzie ta scena jest naprawdę gigantyczna, piękna, no, te ekrany LED-owe robią jednak swoją robotę, jak to się mówi. To wszystko pięknie wygląda. Zwłaszcza dźwięk, jak się ściemni, prawda? Tak, dźwięk perfekcyjny, bo nawet jak już na próbie elektrycy zagrali, to ten dźwięk był perfekcyjny. Naprawdę duże wrażenia muzyczne. Jeszcze fajne jest to, i to jest chyba nasz cel, że młodzi, którzy się prezentują właśnie w piosenkach, w konkursie piosenek na wykonanie
polskiego artysty, tak jak Walentyna Masłowska. W zeszłym roku brała udział w konkursie. Dzisiaj wystąpiła jako gwiazda. Tak. Ta promocja, ta pomoc dla tych młodych artystów, ta możliwość wystąpienia właśnie na dużej scenie przed gwiazdami, myślę, że to też na nich działa motywująco i chce im się dalej i więcej i jeszcze lepiej. Muszę wam powiedzieć, że widziałem te emocje po ogłoszeniu werdyktu jury piosenek Krzysztofa Krawczyka. Tam był płacz wręcz, czyli spełniamy to zadanie, że jednak emocje są, że te piękne piosenki jednak odżywają na nowo. W innych interpretacjach, bo to nie są stricte naśladownictwo, tylko tak, to są własne interpretacje młodego pokolenia. I to też piękne, bo te interpretacje, które mogliśmy usłyszeć tutaj na tej dużej scenie, no były znakomite. To nawet ciężko było sobie wyobrazić, jak można zinterpretować tak pięknie piosenkę Przebój, bo to są wszystko przeboje. Wszystkie utwory Krzysztofa Krawczyka to przeboje. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego brzmienia, do takiej właściwej interpretacji tego właściwego artysta. Tu niespodzianki, ale takie piękne jest. Słuchajcie, musimy też jeszcze podziękować Telewizji Polskiej, bo to po prostu się im należy, bo dzięki Telewizji Polskiej również ten festiwal nabiera większego wymiaru. Większego wymiaru rozmachu. Tak. Jest widoczny. Jest widoczny nie tylko poprzez nasz YouTube, ale przede wszystkim na antenie telewizyjnej. Także bardzo dziękujemy za współpracę. Ja dziękuję również i Telewizji, i Polskiemu Radiu Rzeszy, bo od tych 6 lat jesteśmy takimi partnerami. Rozpoczęło się to kilka lat temu, od 1000 wydania Dinotop. Czerwone gitar. I Czerwony gitar, później spotkanie u prezesa Przemka Tejkowskiego i pomysł na festiwal właśnie w tym klimacie dinotopowskim. To jest takie nasze małe Opole, nie? Tak. To trójporozumienie, tak, to trójporozumienie się sprawdza. Tak. Ale nazwy miasta nie zmieniajmy na Opole Zdrój, tylko Sędziszów Małopolski. Tak jest. Na Podkarpaciu. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do tego nocnego studia. Bardzo dziękuję za pomoc oczywiście w organizacji tego koncertu, za to wszystko, co tutaj się dzisiaj działo. Pozdrawiamy naszego Jurku, pana prezesa. Nie bądź taki skromny też, bo byłeś producentem tego przedsięwzięcia, także podziękowania należą się także tobie. Dziękuję bardzo. Zostajesz jeszcze trochę w pracy, także życzymy ci sił i wytrwania do końca. Także dziękujemy. Rozgrzewajmy. Dziękuję, Jurku. Dobranoc Państwu. Do zobaczenia w Sędziszowie Małopolskie. Rozgrzewajmy teraz Electric Light Orchestra i Hold On Tight. To do tańca zapraszam. Chociaż tu z boku też słychać, trwa już dyskoteka do białego rana.